Dzień dobry. Witaj w środę 24 stycznia 2024 roku i chcę Cię przywitać słowem, które ma nas tego dnia prowadzić. Fragment Starego Testamentu to wiersz 27, połowa 27 wiersza z Psalmu 102, które razem z poprzedzającym go wierszem brzmią: Dawno zbudowałeś ziemię, także niebiosa są dziełem rąk Twoich. One ulegną zniszczeniu, ale Ty zostaniesz. Oraz fragment Ewangelii 28 rozdziału z kart Ewangelii Świętego Mateusza, końcówka 20 wiersza. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. W zasadzie, kiedy przeczytałem te fragmenty, skojarzyły mi się dwa takie powiedzenia. Dwie takie sentencje, które gdzieś tam w różnych okolicznościach krążą w mowie potocznej. Jedna z nich to fragment piosenki: to już jest koniec, nie ma już nic. I drugi to to, że coś będzie trwało do końca świata i o jeden dzień dłużej. Można by było powiedzieć, że doskonale obrazują te dwa fragmenty. Pierwszy z Psalmu 102 mówi o tym, że w zasadzie to wszystko, co nas otacza, ziemia i niebo, które dawno temu zostały ukształtowane przez Boga, kiedyś się skończą. W tłumaczeniu ekumenicznym powiedziane jest, że ulegną zniszczeniu. No i zasadniczo widzimy to, dostrzegamy to. Możemy powiedzieć, że wszystkie opracowania naukowe mówią o tym, że kiedyś ten zasób materii, w którym dane jest nam żyć, którego częścią jesteśmy, najnormalniej w świecie się skończy. Wszystkie procesy, które działają, wyliczenia mówią o tym, jak długo jeszcze Słońce nam poświeci. Oczywiście wiemy, że bez Słońca nasza planeta nie jest w stanie funkcjonować. Zresztą my sami, kiedy co rok odkrywamy, że pewne rzeczy jest nam trudniej wykonać, że pewne rzeczy może sprawiają nam większą trudność albo po prostu mniej nas cieszą, to wszystko sprawia, że widzimy, że najnormalniej w świecie to, co dawno zostało zbudowane, to, co jest naszym udziałem, kiedyś się zniszczy. I to w zasadzie, choć smutne, ale jest powszechne, jest oczywiste. No to ja jestem z wami. I te słowa Jezusa można potraktować na dwa sposoby. Można potraktować, akcentując to do skończenia świata, czyli jest ponad tym końcem świata, ale można zaakcentować ich pierwszą część. W tym całym procesie przemian, w tym całym powolnym uleganiu zniszczenia, także nas samych, Bóg nas nie zostawił. Nie jest tak, że siedzi gdzieś tam na niebiosach i czeka, kiedy ten świat zniszczy, i wtedy dopiero zajmie się swoim Kościołem. Ale jest z nami już teraz. Jest zanim ten koniec nastanie. I o jeden już nieskończony dzień dłużej. I chciałbym nam życzyć, żebyśmy mogli tego doświadczyć. Żebyśmy mogli doświadczać Jego obecności w tym, że wszystko inne się zmienia. Że wszystko inne się kończy, że wszystko ulega zniszczeniu. Ale nie ten, który chce być i jest z nami. Kiedy popatrzymy na końcówkę Ewangelii Mateusza, na 28 rozdział, to zauważymy, że ona ma bardzo konkretną strukturę. Zaczyna się od tego, że Jezus mówi, że jest wszechmogący, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Potem daje konkretne zadanie człowiekowi, Kościołowi: zwiastujcie Ewangelię, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, a potem mówi o tym, że będzie z nimi. I kiedy popatrzymy na Stary Testament, na moment, w którym Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, to dzieje się dokładnie to samo. Obietnica Kościoła. Obietnica ludu Bożego zaczyna się od tego, że Bóg mówi: ja mogę wszystko. Potem zawiera z nami przymierze, a potem obiecuje, że nas nie zostawi. Chciałbym nam życzyć trwania w tej obietnicy. Dzisiaj, 24 dnia stycznia 2024 roku i aż do końca, kiedy my sami albo ten świat ulegnie skończeniu, tak byśmy ten jeden dzień dłużej mogli wiecznie z nim spędzać. Wszystkiego dobrego.